Cześć, miasto stołeczne, Warszawa, Park Kaskada. Na początku mi się wydawało, patrząc na tak zwaną mapę Google, że tutaj był również fort, jak po drugiej stronie ulicy. Tam jest teren dawnego fortu Buraków. Ale po oględzinach parku, obecnie Kaskada, mogę definitywnie stwierdzić, że tutaj nigdy nie było żadnego fortu. Tak zwane wały są po prostu za bardzo rozmyte. Nie ma tutaj ani śladu ludzkiej ręki. To jest wszystko naturalne. Nie ma tutaj żadnego układu tych wałów, tych nasypów. Tak jak po tamtej stronie. To jest teren naturalny. I definitywnie nie było tu żadnego fortu. Po prostu bardzo ładny park. I polecam się wybrać. Ruszyć z domu. Iść, przejść się. Podziwiać piękne okoliczności przyrody. Dość fajna, ładna te fioletowe kwiatuszki. Ładną okolicę. Na terenie jest basen, taki brodzik z fontanną. Bardzo fajna okolica. Po prostu wyjść z domu, ruszyć tak zwaną dupę, tyłek, pupę, 4 litery, iść na spacer, popodziwiać. Bo nawet w Warszawie, jakby ktoś powiedział, znajdziecie takie miejsca, takie piękne parki. A jakiś tam gołąbek. Czy to nawet gołąbek nie jest? Gdzie? Skacze? Chyba jakiś ptaszek. Jest to za ptak? Właśnie, ja też nie. Widzicie, jaki fajny ptak? No. Patrzcie, jak sobie skacze. Natura. Przyroda, ekologia. Skacze sobie po trawce. Jak fajnie. Wystarczy ruszyć tyłek z domu. Starać się jak najszczęściej gdzieś się ruszyć. Nie siedzieć tam z tobą w domu. Przed monitorem albo przed jakąś konsolą, wiecie, o co chodzi. Jak najczęściej wychodzić w plener.
A ja tu jeszcze wam pokażę tą fajną brodzik z fontanną. Jak się zrobi jeszcze cieplej, to tu na pewno będą ludzie z dzieciakami. Widzicie? Tam też jest takie bajorko fajne. Tam tej strony przed chwilą przyszedłem. Tutaj widać, można sobie też usiąść, tam nóżki pomoczyć nawet, jak sobie usiądziecie. Są schadki. Woda, tryska, widzicie? Wystarczy przejść, wyjść z domu. To tyle w tym materiale. Do następnego.